Z kolejnym niezwykle trudnym, ale i ważnym zagadnieniem zmierzyli się w tym tygodniu uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. W zeszłym roku zorganizowany przez siebie panel dyskusyjny poświęcili depresji. Teraz natomiast wnikliwej analizie poddali zjawisko szeroko rozumianej traumy, korzystając przy tym z merytorycznego wsparcia psychologa i ratownika medycznego. Wydarzenie odbywało się z inicjatywy działającego przy ogólniaku koła psychologicznego Dopamina. W pierwszej części panelu głos zabierali sami uczniowie, dzielili się wiedzą, ale przede wszystkim własnymi, często bardzo osobistymi i poruszającymi historiami. Na własnym przykładzie pokazywali, czym jest trauma i jak udało im się z nią uporać. Jan Stępin nawiązywał do dwóch poważnych wypadków samochodowych, których był uczestnikiem. Miałem to szczęście, że jeżeli chodzi właśnie o tą empatię moich bliskich, to uzyskałem ją praktycznie od razu. Też no, mnie samego psychicznie trochę to gnębiło, ale no, mój charakter właśnie pozwala mi na to, że po kilku dniach takich intensywnych przemyśleń poukładam sobie wszystko w głowie i już jest dobrze. Są pewne osoby, które oczywiście wolą zamknąć się w sobie, ale wiadomo, że to nie jest rozwiązanie, przynajmniej nie w każdym przypadku. Jest bardzo mało osób, które potrafią jakby zdusić samemu cały problem, przemyśleć go sobie i dalej funkcjonować, jakby nic się nie stało. Dlatego właśnie ta opieka specjalistów i przede wszystkim pierwszy kontakt z osobami właśnie bliskimi jest taki ważny. Największe wrażenie zrobiło na publiczności wystąpienie Anny Górskiej. W niezwykle emocjonalnych słowach opowiadała, jak trudnym doświadczeniem była dla niej śmierć jednej z najbliższych osób we wczesnym dzieciństwie. Nie kryła, że etap traumy trwał u niej aż około 10 lat i zakończył się dopiero w szkole średniej za sprawą pracującej w niej psycholog. Często osoby, które doświadczyły traumy, wstydzą się tego generalnie, żeby powiedzieć o tym, żeby poprosić o pomoc przede wszystkim. Dlatego uważam, że takie wydarzenie może otworzyć oczy nam, jak i innym uczestnikom panelu na to, żeby po prostu nie wstydzić się poprosić o pomoc, bo wydaje mi się, że to jest główny problem. I to jest najważniejsze, żeby po prostu odważyć się przed samym sobą, żeby iść i poprosić o pomoc. Moim zdaniem jest to kluczowe. Podobnie jak w ubiegłym roku, z zaproszenia organizatorów skorzystał Sławomir Prusakowski z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. W swojej prelekcji starał się udowodnić, że słowo trauma bywa w dzisiejszych czasach nadużywane. Bardzo często już teraz słyszymy, Boże, mam traumę, mam z matematyki sprawdzian. Nie? A trauma jest czymś dużo bardziej specyficznym i to chciałbym młodym ludziom na pewno pokazać. Chciałbym im pokazać, co mogą zrobić, żeby rozróżnić, co jest traumatyczne i nad czym należy pracować, czym należy się zająć, a czym nie. Oraz trzecia rzecz, czyli co mogą zrobić, żeby się trochę chronić, żeby zmniejszać prawdopodobieństwo tego, co w psychologii nazywamy stresem pourazowym albo stresem posttraumatycznym, no co oczywiście nikomu nie życzę, ale no zdarzyć się może. Jeżeli coś trwa dłużej niż pół roku, ale zbliża się do pół roku, to możemy mówić o takiej utrwalonej traumie, o takim utrwalonym zderzeniu traumatycznym. Natomiast samo przeżywanie traum i przeżywanie sytuacji trudnych jest czymś zupełnie naturalnym i są bardzo ciekawe badania, smutne trochę badania, mówiące o tym, że w momencie, kiedy przeżywamy swoje życie, to mężczyźni mają 92% na to, że doświadczą w życiu choć raz sytuacji traumatycznej traumy. Na kobiety troszeczkę niżej, bo 86%. Oczywiście są to badania ankietowe, korelacyjne, w związku z tym no nie da się przewidzieć, czy kogoś z nas to dotknie, ale patrząc po wysokości tych procentów, można chyba powiedzieć, że prawie każdego. Pierwsze dni po wydarzeniu traumatycznym to jest coś, czym przede wszystkim powinna się zająć po pierwsze ratownictwo medyczne, czy ewentualnie szpitale, jeżeli doszło do uszkodzenia ciała albo jakiegoś zagrożenia życia, a po drugie przyjaciele, znajomi, bliscy, którzy powinni w tej sytuacji udzielić wsparcia osobie, która takiej traumy doznała. Miejsce psychologa, miejsce terapeuty to jest miejsce, które powinno się znajdować dużo dalej w czasie. No właśnie w tym momencie, kiedy już widać, że coś się utrwala. Widać, że coś zostało niedomknięte, widać, że coś jeszcze się toczy, mimo że już toczyć się nie powinno. No i wtedy interweniuje psycholog. Rozmawiając o zjawisku traumy czy stresu pourazowego, nie sposób pominąć tematu wojny i jej wpływu na psychikę człowieka. Na tej kwestii skupił się ratownik medyczny Kamil Wawrzyniak, mający za sobą wizyty w objętej działaniami zbrojnymi Ukrainie. Tam spotykamy się z pacjentem, w którym w jednym momencie zawalił mu się świat. Tak? Na przykład siedzimy w okopie, piąty miesiąc, początek zimy i w czasie, gdzie kolega opowiada kawał, nagle są pozdrowienia od snajpera. Tak to kolokwialnie, w cudzysłowie dużym, nazwijmy.
Są przypadki, w których ta osoba, która to przeżywa, tak mocno wypiera tą informację ze swojego mózgu, że traktuje to jako nawet swoich kolegów, którzy w tym momencie chcą mu pomóc, za wrogów. Tak, psychika wtedy płata naprawdę bardzo duże figle i te traumy są bardzo ciężkimi przeżyciami. Dodajmy, że różnego rodzaju kryzysy psychiczne były również głównym tematem tegorocznej edycji ostrzeszowskich potyczek oksfordzkich organizowanych przez pierwsze liceum ogólnokształcące. W turnieju oprócz gospodarzy wzięli też udział ich rówieśnicy z 6 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, którzy ostatecznie zostali zwycięzcami tej rywalizacji na argumenty.